Książka ma w sobie to, co mnie interesuje w teatrze, czyli raz, opowiada o Polsce, dwa, że opowiada o śmierci, a trzy, jest zabawna. I wydaje mi się, że tylko w ten sposób, znaczy sposób zabawny, ironiczny i z takim dystansem można opowiadać i o śmierci, i o Polsce. Serce rośnie, gdy patrzeć, jak nasza husaria powraca na należne jej miejsca! Oprócz tego, że ona jest też zabawna, jest też bardzo skuteczna w swoich refleksjach na temat naszych cech, tym, kim my Polacy jesteśmy. My Polacy mamy taką cechę i zdolność zajmowania się umarłymi. I mam wrażenie, że czasami dla części społeczeństwa ci umarli są ważniejsi niż ci żyjący. U podstawy teatru jest ta cudowna umowa z widzem, którą można zawrzeć, a potem można ją łamać i się nią, i bawić się tą umową. Wracając do tej fabuły, która w najprostszy sposób opowiada historię kamienicy krakowskiej, w której mieszka para nieheteronormatywna, dwóch mężczyzn, którzy mają swoich sąsiadów i to jest taka kamienica, która reprezentuje trochę nas wszystkich Polaków. Ten świat jest cały nasz! Pojawia się pacjent zarażony zombializmem i obserwujemy jakie kolejne etapy tej zarazy, czy my, nasze reakcje. No, w tej chwili nie możemy udzielać Państwu szczegółów operacyjnych. Dziękuję. Dużo jest w spektaklu o mediach. Dużo jest różnych poszczególnych postaci dziennikarzy, osób wypowiadających się w mediach na temat pandemii, specjalistów lub osób, które mają wrażenie, że są specjalistami. W Nagrodzie Prawa Międzynarodowego nie sposób określić, czy osobniki określane mianem zombie w ogóle są obywatelami polskimi. Według aktu stanu cywilnego nie żyją, a państwo polskie wbrew fantazjom opozycji nie ponosi i ponosić nie może odpowiedzialności za działania swoich eks-obywateli. Finał, który jest troszkę nam to też uniwersalizuje, bo nie tylko mówi o Polakach, ale o w ogóle takiej cesze każdego narodu, który chce być takim narodem imperialistycznym i ma taką ambicję bycia na całym świecie. Ja uwielbiam w Instagramie, a jak mi będą zazdrościć? Zawsze zapraszam widzów do tego, żeby przeczytali książkę przed przyjściem do przedstawienia, bo wtedy jest dwukrotna zabawa. Można raz, żeby być przygotowanym na to, co się w spektaklu może zadarzyć, bo my nie odbiegamy od fabuły książkowej. A dwa, że też widać, jaka jest gra prowadzona pomiędzy adaptacją, reżyserią tej adaptacji, a źródłem, jaką jest książka. Gdyś na teracie mnie rokli, gdyś na teracie gryź, jak pies gryzie kij, pies gryzie kij. Zespół Nagrobki jest moim na pewno ulubionym polskim zespołem, który nagrał 4 płyty i wszystkie płyty składają się z utworów, które każdy z nich jest o śmierci. Więc tu jest ten wspólny mianownik. Zawsze moim marzeniem jest to, żeby widz był gotowy na wszystko. Więc będzie na pewno groza, ale z jakim cudzysłowiu, bo trudno tak naprawdę wywołać grozę w teatrze. Wiemy o tym, że to jest takie medium, któremu nie sprzyja zabawa, ale może zabawa właśnie bardziej tak z konwencją grozy i tego się należy spodziewać. Na pewno będzie też groteskowo też, bo to zombie, więc mamy jakieś poczucie humoru na ten temat, nie traktujemy tego przecież serio. Ale też mam wrażenie, że oprócz tej zabawy konwencją i konwencją taką popkulturową, zaczerpniętą z filmów klasy B, C i jeszcze dalszych liter alfabetu, to też jest miejsce na taką poważniejszą refleksję i też jest miejsce na takie emocje, które są prawdziwe. Zwracam się do widzów
przyszłych widzów spektaklu Ale z naszymi umarłymi, których chcę bardzo gorąco zaprosić na przedstawienie do Teatru imienia Żeromskiego w Kielcach. Zapraszam. Zostańcie Państwo!